Hej, witam Was bardzo serdecznie w moim kolejnym filmiku. Tym razem jest to filmik troszkę inny, ponieważ zaczęłam swój holiday i jestem teraz na promie. Płyniemy sobie z rodzinką z Anglii, z miejscowości Harwich do Holandii i stamtąd będziemy się udawać autem do Polski. Także lot, nie lot. Cały ten rejs będzie trwał 8-9 godzin. W tamtym roku, pamiętam, płynęliśmy z Newcastle do Amsterdamu, to trwało to 12-14 godzin, a teraz 8-9, także jest troszeczkę mniej czasu, ale mimo wszystko jest czas na to, żeby się wyspać, zrelaksować i tak dalej. Także cieszę się, że w końcu mogę trochę odsapnąć od tych codziennych obowiązków, wiecie, rozumiecie, przy rabiatce dzieci to jest ciężko. Także cieszę się bardzo. No i zaraz Wam tak szybciutko pokażę, co, jak i gdzie. Jeżeli są osoby, które nie płynęły jeszcze promem, a ciekawią ich takie rzeczy, to z chęcią pokażę. Bo wiecie co, był taki moment, że ja kiedyś szukałam na YouTubie wiadomości na temat promów i w ogóle jak to wygląda i tak dalej. I mało było tych rzeczy, więc stwierdziłam, że mogę taki króciutki filmik nagrać. Także zostańcie ze mną, zasubskrybujcie mój kanał. No i co? I działamy. Kochani, zacznę od tego, jak to mniej więcej wygląda tutaj w środku. O. Jest to naprawdę olbrzymi. Tutaj wchodzimy jak do hotelu. No i tak to wygląda. Jest to taka kajuta na 5-6 osób. Tutaj jest taka mała garderoba. Tutaj są drabiny, które się dostawia do łóżka. Tutaj są łóżka składane też. Przepraszam za bałagan, ale wiadomo, jak są dzieci, to jest... Także tak, tutaj jest lustro. Tutaj można się pomalować. Jakiś jest tu telefonik, kontakty i tak dalej. No i pokażę Wam, jak to wygląda. Tutaj jest takie lusterko. Fajnie, tutaj jest łazienka. Patrzcie, tak to wygląda. Ręczniki świeżutkie oczywiście. No, lustereczko. Tutaj ja. I kabina prysznicowa, moi drodzy. Tak wygląda kabina prysznicowa. Także jest fajnie. No i jeszcze Wam szybciutko pokażę, jaki mamy widok z okna. Także tak. Mamy telewizor tutaj, moi drodzy. Także nie jest źle. Także nie jest źle, moi drodzy. Tak więc uważam, że jest to dość przydatny filmik, co dla niektórych, jeżeli jeszcze nie płynęliście promem, a będziecie kiedyś, to już będziecie mieli jakieś takie rozeznanie. Wiecie co, ja kiedyś myślałam, że płynąć promem to katastrofa, bo strasznie trzęsie, bo sztormy, że ja mam chorobę morską i tak dalej. Okazuje się całkiem co innego, w ogóle nie trzęsie, w ogóle nie harczy, nie buczy, nie czuć żadnego bujania, nie ma niczego takiego. Nawet Wam powiem, że jest, ten rejs jest dużo lepszy niż w tamtym roku. W tamtym roku płynęliśmy innymi liniami, a teraz to jest Stella Line. Tak. I naprawdę jest super, super, super. Bardzo fajnie. Myślę, że te warunki są dużo lepsze niż w poprzednim roku. Także tak. No, kochani. I tak. No i w sumie to by było na tyle, jeżeli chodzi o prom. Tutaj się mieści około 5000 pojazdów i ciężarówki tu są i są tutaj samochody osobowe i tam rowery i różne przyczepy kampingowe i tak dalej ludzie też mają, także świetna sprawa.
dla takich wycieczkowiczów rowerowych, to też jest fajna sprawa. Holendrzy bardzo lubią właśnie sobie tak podróżować, brać ze sobą, nie wiem, motory albo rowery, jakiś ekwipunek, czy tam właśnie te przyczepy kampingowe i sobie potem po całym świecie mogą, wiecie, jeździć. Także super sprawa, naprawdę super. Pogodę mamy bardzo fajną. Nie mogę się już doczekać, żeby zobaczyć rodzinkę. Także tak, no i oczywiście co musi być? No muszą być oczywiście maseczki. Także kochani, ja chodzę w maseczkach na pokładzie, bo trzeba, ale tutaj, o jak się huknęłam w łeb, ale tutaj w kajucie nie chodzę. Także tak, moi drodzy. No to co? No to widzimy się za niedługo. Bo może Wam jeszcze pokażę po drodze, gdzie się tam zatrzymujemy i tak dalej. Zobaczymy, co z tego będzie. Ale póki co, tymczasem zasubskrybujcie mój kanał, jeżeli Wam się ten filmik spodobał. I jeżeli chcecie więcej takich filmików a la podróżowych, to nie ma sprawy, bo ten kanał, jak już powiedziałam w pierwszym moim filmiku, w tej zapowiedzi, o czym będzie kanał, to był poruszony temat nie tylko urodowy, nie tylko stylizacje, nie tylko jakieś zdrowe odżywianie, makijaże i tak dalej, ale również podróże, przeróżne. Myślę, że takie filmiki powinny być nagrywane, dlatego że no często człowiek gdzieś na przykład chce jechać, nie wie jaki hotel wybrać, czy ten hotel rzeczywiście, czy cena jest adekwatna do warunków i tak dalej. Także takie filmy są bardzo, bardzo przydatne. No, także na pewno będę nagrywała takie filmy. Może nie wszystko, bo też chcę troszeczkę mieć takiej prywatności. Ale wiecie, no bo wiadomo, jak ktoś jest na wczasach, to raczej nie myśli o tym, żeby jakieś tam filmy nagrywać i tak dalej, rzadko kiedy. Ale jakieś tam widoczki fajne, czy tam, tak jak mówię, hotel, czy opowiedzieć, jakie tam mają jedzenie, czy dobre, czy niedobre, czy warto na przykład spędzić w czasy w tym miejscu, czy w tamtym. To warto takie rzeczy wiedzieć. Czemu nie? Także tak. Na razie się z Wami żegnam i do zobaczenia za jakiś czas. Na razie. Właśnie w Holandii, w McDonaldzie po drodze. Także podróż minęła nam całkiem przyjemnie i powiem Wam, że jestem w sumie bardzo zadowolona. Dzieciaki również, także fajnie jest. Bardzo fajny, przyjazny McDonald's tutaj jest. Bardzo fajna obsługa. Także tak, fajni ludzie, cała mieszanka narodowości. Także widzimy się później. Kochani, powiem Wam, że tutaj jest straszne zdzierstwo, jeżeli chodzi o McDonalda.
a chodzi mi głównie o na przykład o keczup, o przyprawy. Oni sobie tutaj dodatkowo liczą, wyobraźcie sobie, za taki malutki pojemniczek keczupu. W Anglii na przykład się nic nie płaci, tak? Jest taki kącik, gdzie możecie sobie wziąć sól, pieprz i tak dalej. A tutaj trzeba za każdy pojemniczek płacić 90 centów na przykład. Także straszne zdzierstwo, powiem wam. Tylko tyle chciałam wam powiedzieć. Jak będziecie, to żebyście wiedzieli, że są ukryte opłaty dodatkowe. Także tak, ale ogólnie jest bardzo dobre jedzenie, nie mogę powiedzieć. Także tak, ale najlepszy według mnie McDonald's, w jakim bywałam, to jest w Niemczech. W Niemczech naprawdę bardzo, bardzo full wypas jedzenie, jakościowo dobre. Nawet Coca-Cola smakuje jak Coca-Cola, a nie jest tak rozcieńczana. Naprawdę super. Także tyle. Do zobaczenia później.